Wydaje mi się, że opowieść o Wawrzyńcu z Brindisi wypada zacząć od takiego rzucenia okiem na epokę i na jej kontekst. Mianowicie święty Wawrzyniec z Brindisi to jest jedna z najwybitniejszych postaci kontrreformacji, zwanej też reformą katolicką. To jest okres po Soborze Trydenckim, przełom XVI i XVII wieku. I możemy powiedzieć, że kontrreformacja to był ruch obejmujący bardzo rozmaite pola działania. To był ruch odnowy religijnej, wychodzącej bardzo często od odnowy życia zakonnego. To był ruch misyjny, kaznodziejski. To był także ruch polityczny, dyplomatyczny, niekiedy wręcz militarny. Był to ruch teologiczny, który zrodził wielu doktorów Kościoła. I w moim odczuciu postać doktora apostolskiego świętego Wawrzyńca z Brindisi jak gdyby najlepiej zawiera w sobie całą kontrreformację. To znaczy, o ile możemy powiedzieć, że na poszczególnych polach ktoś inny miał większe zasługi niż Wawrzyniec z Brindisi być może, o tyle nie znam drugiego świętego, który by się wyróżnił na każdym z tych pól, poza Wawrzyńcem z Brindisi. Tak jak powiedziałem, epoka jest ciekawa. Przełom XVI i XVII wieku. Mówimy tu o kontrreformacji, ale mówimy jednocześnie o tej Europie, która jest jeszcze pogrążona w rozmaitych problemach przedsoborowych, czyli sprzed Soboru Trydenckiego. Europie, która jest rozdarta konfliktami religijnymi. Mówimy także o początku zakonu kapucynów, to jest, możemy powiedzieć, mniej więcej trzecie pokolenie kapucynów. I to jest ekspansja tego zgromadzenia za Alpy. Wawrzyniec z Brindisi będzie założycielem misji kapucyńskiej w czeskiej Pradze, a także w Wiedniu. Na każdym z tych pól on się wyróżnia. I to jest tak gwoli ogólnego wprowadzenia do tej postaci. Tak jak gdyby wcielenie kontrreformacji w najlepszym znaczeniu tego słowa. I trochę w tym kluczu spróbuję powiedzieć. Przygotowywałem się odrobinę do tego spotkania. Nie jest to takie łatwe 60 lat życia świętego Wawrzyńca z Brindisi streścić w mniej więcej tam 60 minutach wystąpienia. Poprzednim razem, jak tu byłem, mówiłem o świętej Marii Goretti, to akurat było łatwiej. 12 lat życia, niczego nie napisała. Rzecz prosta. U Wawrzyńca z Brindisi to jest postać, która wymyka się, po prostu wymyka się jakimkolwiek naszym ramom. Przeżył dokładnie 60 lat, zmarł w swoje 60. urodziny, ale przeżył tak wiele, że starczyłoby spokojnie na 10 żywotów. I to jest też trochę historia tej książki. Ja zacząłem pisać w roku 2018 z taką myślą, a w przyszłym roku będzie 400 lat od śmierci, to akurat może jakąś książeczkę uda się napisać. Skończyłem pisać w zeszłym roku, czyli pisałem 4 razy dłużej niż myślałem, że będę pisać. I myślę, że też 4 razy więcej tego wyszło. Jaka to jest książka jeszcze tak gwoli wprowadzenia, bo rozmiar może dla kogoś być trochę odstraszający. Starałem się napisać książkę, która będzie się dobrze czytała. Od jednego księdza ostatnio usłyszałem, że do strony 230 czyta się dobrze. Nie wiem, co jest dalej, nie powiedział, bo nie doczytał, ale... Więc starałem się napisać coś, co się dobrze czyta, trochę w takim przeświadczeniu. Kiedyś rozmawiałem z przyjaciółmi na temat postaci Wawrzyńca z Brindisi i konkluzja była taka, że tym żywotem trzeba by zainteresować Mela Gibsona, żeby zrobił film. Reżyserem nie jestem, środków budżetowych takich nie mam, ale starałem się zrobić dobrą opowieść. Stąd też dodatek do tytułu Opowieść o Wawrzyńcu z Brindisi. To jest biografia, tak? Ale biografia, która miała być napisana lekko, nieprzeładowana aparatem bibliograficznym, tu i ówdzie lekko beletryzowana. I tu jest taka uwaga, profesor De Mattei kiedyś powiedział, że istnieje coś takiego jak rekonstrukcja historyczna. Czyli to nie jest fikcja literacka, ale pewne detale dopisujemy, prawdopodobne, ale niepewne.
on używał takiego przykładu. Wiemy, że ci dwaj ludzie spotkali się ze sobą i rozmawiali o tym i taki był wynik tej rozmowy. Niekoniecznie wiemy, że akurat wtedy zachodziło słońce i szumiał lekki wiatr. Niekoniecznie wiemy, jakich dokładnie słów użyli, ale jeżeli te detale zostaną dodane, to nie możemy powiedzieć, że to się staje wtedy fikcją. Tak? Ja się tutaj bardzo ściśle trzymam historii. Jest na końcu kilkadziesiąt stron not bibliograficznych i faktograficznych, jakichś doprecyzowań. Jeżeli ktoś ma zacięcie takie naukowe, to tam znajdzie, no nie wszystko, nie jest to pruska historiografia, ale znajdzie dużo. Natomiast sam tekst jest lekko beletryzowany, tak żeby się to dobrze czytało. W moim przekonaniu jest to uczciwe, ponieważ portrecisty. Na okładce tej książki jest jedyny portret namalowany przez człowieka, który znał Wawrzyńca z Brindisi, brata Simplicjusza z Werony. Otóż nikt nie ma żalu do portrecisty, że nie robi zdjęcia. I portret w pewnym sensie może ukazać prawdę o człowieku dużo bardziej niż zdjęcie, bo zdjęcie coś spłaszczy, a dobry malarz wyciągnie właśnie, coś podkreśli i ukaże człowieka dokładnie. Tak się starałem. Dlatego na przykład w dialogach czasem zaczerpywałem z pism świętego Wawrzyńca albo z tego, co wiemy, że powiedział w jakimś innym kontekście, bardzo często używając jego słów. Nie zawsze. Starałem się to potem właśnie w tych notach rzetelnie przedstawić, ewentualne nieścisłości wyjaśnić. Mam nadzieję, że to się udało i że książkę się czyta dobrze, bo samo życie, Chesterton powiedział kiedyś, że dobra historia zasługuje na to, żeby ją opowiedzieć. To jest bardzo dobra historia, bardzo zaniedbana. Wawrzyniec z Brindisi jest ostatnim doktorem Kościoła proklamowanym przed Soborem Watykańskim II. Jest, wydaje mi się, że jedynym doktorem Kościoła proklamowanym przez papieża Jana XXIII. Jan XXIII, który jest często przedstawiany jako ten papież nowoczesności, otwartości, jako ten prorok nowych czasów, wskazał Wawrzyńca z Brindisi jako wzór do naśladowania. Mówił, że kto idzie za nim, ten nie zbłądzi. I 4 lata później Wawrzyniec z Brindisi został praktycznie zapomniany. I ten boom studiów nad nim trwał właściwie dekadę. Owocem tego boomu we Włoszech była fenomenalna biografia, z której bardzo dużo czerpałem. Gigantyczne dzieło napisane przez kapucyńskiego historyka, ojca Artura Scarminiano. 3 tomy, łącznie myślę 2500 stron, a do tego jeszcze 2 tomy tekstów źródłowych. I to była dla mnie największa pociecha, że miałem teksty źródłowe, zwłaszcza na przykład korespondencje dyplomatów z poszczególnych dworów, opis jakieś listy monarchów między sobą albo urzędników. Bardzo dużo tego zebrał, fenomenalny materiał. Natomiast także we Włoszech, a co dopiero w Polsce, postać ogólnie bardzo mało znana, jakkolwiek właśnie Jan XXIII wskazał go nam jako wzór na te nowe czasy. Tak jak powiedziałem, Wawrzyniec z Brindisi, on się wyróżnia na wszystkich polach, na których ta kontrreformacja działała i spróbujemy rzucić sobie okiem na te pola i na jego życie pod tym kątem. I pierwsza rzecz, którą tutaj zaznaczyłem w dodatku do tytułu, cały dodatek do tytułu, to jest opowieść o Wawrzyńcu z Brindisi, doktorze apostolskim, kaznodziei i misjonarzu, dyplomacie i wojowniku, słudze Maryi i mistyku, odprawiającym najdłuższe msze znane historii. Doktor apostolski, doktor Kościoła, jak powiedziałem, ostatni ogłoszony przed Soborem Watykańskim II doktor Kościoła. Wawrzyniec z Brindisi jest autorem ponad 10 tysięcy stron dużego formatu pism. Opera Omnia jego zostały wydane w XX wieku, poczynając chyba od lat 20. do 50. W Wenecji albo w Padwie. To są pisma właściwie wszystkie, czy prawie wszystkie łacińskie. Ogromna spuścizna człowieka, który prawdopodobnie znał na pamięć całe Pismo Święte i prawdopodobnie znał je na pamięć w różnych językach. To mówiono o nim wówczas, ale to także w jakimś stopniu potwierdzają ludzie, którzy analizowali jego pisma. To znaczy mimowolne używanie cytatów z Pisma Świętego, mówienie Pismem Świętym. Tak? Jak gdyby w każdym zdaniu pojawiały się te nawiązania, cytaty,
I to czasem takie zupełnie nieoczywiste. O tym wspomnę, jeżeli czas pozwoli, w kontekście jednego konkretnie kazania, w którym przepowiedział upadek rodu Gonzagów. Wawrzyniec Brindisi w analizie sławnego grafologa Isa Morettiego, który analizował jego rękopisy, żeby w ten sposób spojrzeć na jego osobowość, ojciec Moretti stwierdził, że był polemistą, który w pewnym sensie bawił się z przeciwnikiem jak kot z myszą. Pisał bardzo szybko, bezbłędnie, bardzo zdecydowane litery i jednocześnie niekiedy ironia wręcz okrutna. Ksiądz Jakub Korczak, który tłumaczy dzieła Wawrzyńca z Brindisi, ostatnio wspominał mi, że ma nadzieję przetłumaczyć Żywot Marcina Lutra, napisany przez Wawrzyńca z Brindisi. Mówi, że w żadnym innym tekście łacińskim nie spotkał się z takim natężeniem tak silnych, mocnych słów. Nie są to może słowa wulgarne, ale są bardzo ostre. Więc ostry polemista. A jednocześnie ten sam człowiek mówi, że tą książkę napisał tylko i wyłącznie pod dyktando miłości. I nie kłamał. To widzimy w jego działaniu misyjnym. Jednocześnie właśnie bardzo ostry polemista, a jednocześnie człowiek o tak głębokiej pokorze i słodyczy, że kochali go Żydzi i kochali go protestanci. Więc doktor Kościoła. Te jego dzieła, które dały mu ten tytuł, to przede wszystkim kazania. Notatki do kazań, bo on potem nie czytał tych kazań, wygłaszał kazania. Natomiast przygotowywał sobie kazania, serię kazań wielkopostnych, adwentowych, kazania na różne okazje. Pojedyncze dzieła egzegetyczne, zaczął pisać komentarz do Pisma Świętego, ale napisał tylko do Księgi Rodzaju. No i właśnie ta wielka polemika z luteranizmem, którą pisał od roku 1607 czy 8 przez kilka lat, po polemice z luterańskim kaznodzieją Polikarpem Lajzerem. On tego nie opublikował wtedy, bo Lajzer zmarł i Wawrzyniec uznał, że nie będzie kopał leżącego. To zostało wydrukowane dopiero 300 lat później. W tej jego działalności, także literackiej, ale bardziej jeszcze kaznodziejskiej, ważną rolę odgrywał także apostolat pośród Żydów. To jest temat może trochę niewdzięczny, jak na nasze czasy, ale wówczas w XVI wieku w różnych miejscach świata zdarzały się przymusowe kazania, które były głoszone do Żydów. Rzecz bulwersuje teraz, jeżeli to się tak przedstawi, że Żydów zmuszano do słuchania kazań. W rzeczywistości mam jednego współbrata, który ubiegał się o obywatelstwo brytyjskie. No i tam go zmuszali do nieporównanie większej ilości rzeczy, aniżeli tych Żydów w państwie notabene papieskim, kościelnym. Tak? Więc to jest trochę, jeżeli spojrzymy w takim kluczu na to, że francuskie dzieci zmusza się do tego, żeby już nie tylko uczyły się o rewolucji francuskiej, ale żeby wyznawały jej wartości, że polskie dzieci zmusza się do tego, żeby śpiewały, że dał nam przykład Bonaparte. Jeżeli niemieckie dzieci zmusza się do tego, żeby uczyły się, że płeć jest czymś, co sobie wybieramy, to w porównaniu do tego to, że na poszczególnego Żyda wypadało raz w roku wysłuchać kazania, w którym dowiadywał się czegoś o religii panującej w państwie, w którym mieszkał i cieszył się dużą swobodą, no to jest to wtedy mniej gorszące. Ale abstrahując od tego, jak spojrzymy na ten fenomen historyczny, Wawrzyniec Brindisi był przez papieża Grzegorza XIII właśnie desygnowany jako kaznodzieja głoszący kazania dla rzymskich Żydów, a wzięło się to stąd, że on znał ich język, a język ten poznał w sposób cudowny. Zasnął, obudził się i umiał mówić w tym języku. Rzecz ciekawa. Mówił po hebrajsku, czy nie wiem, czy to dokładnie był hebrajski, czy jak ten język nazwać, ale mówił w nim tak dobrze, że mieli go za swojego. I otóż właśnie z jednej strony tam też potrafił ostro się do nich zwrócić. Także dlatego, że to historia tych kazań jest przez badaczy tematu znana. Metody, jakich oni używali, żeby przypadkiem niczego nie usłyszeć, tak?
wata nasączona woskiem, włożona do uszu, albo zagłuszanie tego kaznodziei. Także on czasem też im odpowiedział ostro, ale jednocześnie nazywał ich umiłowanymi braćmi, co się nie wszystkim kaznodziejom zdarzało. I był kochany także przez nich. To świadectwa tego czasem się zdarzają, jak on po latach wracał do Rzymu i szedł odwiedzić Żydów, a oni go witali z wielką serdecznością. Więc oba te aspekty, to jest rzecz, która... Jesteśmy kuszeni, żeby postawić tylko na jeden z tych aspektów. Czyli albo miłość błądzącego posunięta do zupełnego niezwracania uwagi na błąd, albo nienawiść do błędu posunięta do niekiedy nienawiści wobec błądzącego. Święci byli od tego wolni. Nie było świętego, który by nie żywił szczerej nienawiści do błędu, do grzechu. Ta nienawiść wypływa z tego, że kochali prawdę, że kochali Boga. Natomiast to, że nienawidzili grzech i błąd, nie oznaczało w żadnym stopniu nienawiści do grzeszników i do błądzących. Więc doktor Kościoła. Doktor apostolski, ponieważ ten jego apostolat obejmował różne narody, różne kraje i także właśnie ludzi różnych wyznań. Może trochę przeskakując do tego aspektu mistyka odprawiającego najdłuższe msze w historii, ale taka anegdota, która myślę, że jest przepyszna, jeśli chodzi o jej smak także literacki, jest prawdziwa. Jest prawdziwa nie tylko dlatego, że to jest cytat dosłowny z zeznań złożonych pod przysięgą przez szanującego się barona, ale dlatego, że podobnych świadectw mamy dziesiątki z różnych ust, z różnych krajów w różnym czasie. Więc z historycznego punktu widzenia nie można mieć wątpliwości co do tego rodzaju fenomenów. Otóż Wawrzyniec Brindisi, i do tego jeszcze przejdę, przez pewien czas pełnił rolę takiego nieformalnego nuncjusza apostolskiego w Monachium, w stolicy Bawarii, przy księciu Maksymilianie Wittelsbachu. I któregoś razu Wawrzyniec Brindisi uznał, że nie będzie siedział gnuśnie w tym Monachium, ale że przejdzie się po tych niemieckich krajach, głosząc kazania, zarówno w krajach katolickich, jak i protestanckich. Na co ten książę uparł się, że musi mu udzielić zbrojnej eskorty, żeby mu się nic nie stało. Nie udało się jednemu przekonać drugiego, więc koniec końców stanęło na tym, że jakaś tam nieduża eskorta rzeczywiście była, a święty zażądał, żeby dowódca tego oddziału najpierw się wyspowiadał. I za pokutę zadał temu panu baronowi, żeby mu służył do mszy, klęcząc na gołych kolanach. Wtedy w niemieckich krajach nosiło się to, co się nazywa pludry i rzeczywiście to był strój umożliwiający klęczenie na gołych kolanach. No i ten pan baron przyszedł o północy do oratorium, ponieważ Wawrzyniec Brindisi miał trzy przywileje od papieża bezpośrednio nadane. Mianowicie mógł odprawiać mszę przed wschodem słońca, co wtedy nie było powszechne. Mógł ją odprawiać tak długo, jak chciał i mógł codziennie, niezależnie od świąt liturgicznych, odprawiać mszę z formularza o Matce Bożej, poza największymi świętami. No więc zaczynał mszę o północy, bo miał pozwolenie papieża. I pan baron przyszedł o północy do tego oratorium i pisze tak. Ojciec przygotował się i rozpoczął swoją mszę, ja zaś asystowałem mu klęcząc na gołych kolanach. Demon jednak kusił mnie na przeróżne sposoby. Gdy zaś przyszedł czas przyniesienia ampułek z winem i wodą na ofertorium, podniosłem się i poszedłem po nie. Ojciec zaś Brindisi spojrzał na mnie i wyciągnąwszy rękę, pogroził mi palcem. Zrozumiałem wówczas, że ojciec przejrzał moje myśli, poznał pokusy, jakich doznawałem i ostrzegał mnie, bym z nimi walczył. Po ofiarowaniu ukląkłem z powrotem na moim miejscu, a ojciec kontynuował mszę. Kiedy zaś przyszedł do memento przed podniesieniem, ja, czując wielkie zmęczenie, podniosłem oczy, żeby zobaczyć, co robi ojciec, bo bardzo długo to trwało. I ujrzałem, że był on zawieszony z ciałem w powietrzu. Wtedy wstałem, żeby zobaczyć, cóż to była za rzecz. Nie dowierzając zaś oczom, rękami zacząłem macać pod jego stopami, żeby zrozumieć, gdzie je opierał. I poznałem, że unosił się na około łokieć ponad posadzkę, nie mając żadnego oparcia. Pomyślałem wówczas, że może ze zmęczenia opierał się na ołtarzu. Poszedłem więc popatrzeć z drugiej strony i spojrzałem mu w twarz.
I widziałem, że miał ręce złożone w tym geście modlitwy, jak to zwykle robią kapłani przy memento. Oczy zaś miał wzniesione do nieba i sam był w ekstazie. Mogłem tedy dogodnie spoglądać na niego z każdej strony i dotykać go z wielką ciekawością. I odkryłem, że jego ciało nie dotykało także ołtarza, ani nie opierało się o rzecz żadną, lecz wisiało w sposób nadprzyrodzony w powietrzu i było to cudem. Kiedy zaś skończyłem te oględziny, oczywistość cudu przywiodła mnie do wielkiej skruchy, co pomogło mi zwyciężyć pokusy i postanowić sobie wierną służbę Bogu oraz czynienie pokuty. Wróciłem więc na moje miejsce i ukląkłem jak w przódy, ojciec zaś wisiał tak w powietrzu jeszcze przez około półtorej godziny. Potem zaś na nowo podjął odprawianie mszy i przyjąłem z jego ręki komunię. Trwała ta msza około 10 lub 12 godzin. To jest od północy do południa, tak iż kiedy dobiegła końca, był czas obiadu. Takich świadectw jest wiele. One dotyczą późniejszego okresu w życiu świętego Wawrzyńca z Brindisi. Ostatnich 8 lat te msze się wydłużały, osiągając właśnie długość 10-12 godzin nawet. Powiedziałem o tym w kontekście zbrojnego oddziału, który miał ochraniać go podczas tej podróży apostolskiej. Nawiasem mówiąc, baron Visconti potem mówi, że najbliżej męczeństwa był święty Wawrzyniec z Brindisi, kiedy wygłosił kazanie w Salzburgu w obecności arcybiskupa tego miasta, w którym to kazanie napiętnował grzechy tego arcybiskupa. Arcybiskup Wolf Dietrich von Reitenau, to jest jedna z moich ulubionych postaci drugiego planu z tej książki, był ojcem 16 dzieci, aczkolwiek przez współczesnych mu był uważany za biskupa relatywnie porządnego, ponieważ miał te 16 dzieci z tylko jedną kobietą. To skądinąd pokazuje, w jakim stanie jeszcze wówczas znajdował się kościół w Austrii. I to właśnie tam reformę, w dobrym tego słowa znaczeniu, zanosili ojcowie kapucyni, razem z ojcami jezuitami. W ogóle w tamtej epoce było dużo takich ciekawych postaci i z wieloma z nich Wawrzyniec z Brindisi się spotykał. Spotykał się z cesarzem Rudolfem II. To jest ten cesarz, który miłował tego golema i wszystkie inne aspekty magicznej, ezoterycznej Pragi, parał się jakimiś czarnoksięskimi praktykami. Nadwornym astrologiem cesarza Rudolfa był wielki duński astronom Tycho de Brahe, który także stawiał mu horoskopy i według świadectw z epoki wyczytał z ruchu gwiazd, że Rudolf miał zostać zamordowany przez kapucynów, przez co przez dłuższy czas cesarz próbował wyrzucić kapucynów z Pragi, ale sam mówił, że jeden mocniejszy mu w tym nie pozwalał. Nie był w stanie fizycznie złożyć brakującego podpisu. Pośród takich ciekawych postaci są także święci tamtej epoki. Są także osoby żyjące w opinii świętości, która potem gdzieś zaniknęła przez stulecia. Bardzo mi się podobała historia takiego braciszka zakonnego, brata Augustyna z Mazary, który pragnął dołączyć do Wawrzyńca z Brindisi, pójść na misję do Czech, bo miał nadzieję, że tam zostanie męczennikiem. A przełożeni go nie chcieli wysłać na tą misję. I w końcu ojciec gwardian mu powiedział, albo prowincjał raczej, a jakimi cudami ty mi udowodnisz, że Bóg tego chce? I braciszek się ucieszył, że wreszcie wie, co ma zrobić. Poszedł na miasto, zrobił 11 cudów, poszedł do notariusza z tymi uzdrowionymi, sporządził notarialny akt, że dokonał 11 cudów, poszedł z tym do gwardiana. No i posłali go na misję, zwłaszcza, że już tam w mieście taki był zamęt z tego powodu, że trzeba coś było zrobić. Nie został męczennikiem, ale zmarł w opinii świętości parę lat później. Także takich postaci na marginesie jest sporo, barwnych. To była w ogóle barwna epoka. To była też epoka, tak jak wspomniałem, wielkiego ożywienia teologicznego. Był taki rok w dziejach świata najkrótszy, rok 1582. To był rok reformy gregoriańskiej, więc o 10 dni krótszy niż pozostałe lata. I to był rok, w którym było najwięcej aktywnych doktorów Kościoła od IV wieku. W IV wieku chyba było więcej. Natomiast w roku 1582 właśnie zaczął głosić kazania Wawrzyniec z Brindisi jeszcze jako diakon, a w tym roku jeszcze żyła święta Teresa z Avili, też doktor Kościoła. Teresa z Avili, nawiasem mówiąc, zmarła właśnie
w nocy z 4 na 15 października. W samą noc, kiedy wchodziła w życie reforma gregoriańska, zmarła Teresa Zawini. Więc to był ten rok, to była ta epoka. To był czas, kiedy działał święty Robert Bellarmin, święty Piotr Kanizjusz, święty Jan od Krzyża, święta Teresa Zawili, święty Wawrzyniec z Brindisi. Franciszek Salezy zaczął działać odrobinę później. Już wtedy żył, ale jeszcze męczył się ze swoimi skrupułami. I jeszcze nie był na drodze do stania się doktorem Kościoła. Więc epoka bardzo żywa, bardzo interesująca. Miałem jeszcze w kontekście kaznodziejstwa wspomnieć o tym kazaniu, które powiedział Wawrzyniec z Brindisi w Mantui do księcia Gonzagi, Ferdynanda. Otóż zdarzyło się, że książę Ferdynand Gonzaga wezwał do siebie Wawrzyńca, żeby ten wygłosił rekolekcję. Ale kiedy Wawrzyniec zaczął głosić rekolekcję, to sam książę, który zresztą był też kardynałem, nie pofatygował się na żadne kazanie. I co więcej, któregoś razu, kiedy Wawrzyniec wychodził na pulpit, żeby głosić kazanie, to w położonym tuż obok pałacu zadzwonił dzwonek zwołujący dworzan na polowanie. I ci dworzanie, którzy zajmowali pierwsze ławki w kościele, nagle wstali i ruszyli ku wyjściu na dźwięk rogu czy dzwonu. I w tym momencie właśnie mamy jeden z tych spontanicznych cytatów z Pisma Świętego, z proroka Izajasza, a mianowicie Wawrzyniec Brindisi powiedział to po łacinie, ja od razu powiem po polsku. Zaiste oto Pan, Pan zastępów, zabierze Jerozolimie i ludzi wszelką, Jerozolimie i Judzie wszelką podporę. Mocarza i wojownika im zabierze, książętami ustanowią im chłopców. Młokosy będą panować nad nimi. Po czym kontynuował. Ty widzisz, o Mantuo, ty widzisz, Azali, Bóg cię nie karze. Ty widzisz, czy nie odebrał ci mężów silnych i potężnych i nie pozostawił cię chłopcom i co gorsza chłopcom zniewieściałem. I oto w jaki sposób chcecie złagodzić Boży gniew. Biegać tu i tam. Myślicie, że skończyły się już wojny? O Mantuo, poznasz jeszcze ich ciężar. Po czym powiedział, runie, runie, runie ten dom. I rzeczywiście 10-12 lat później zmarł najpierw książę kardynał, a potem jego brat. Nastąpiła trwająca 4 lata wojna o sukcesję mantuańską, której kulminacją było Sacco di Mantova, czyli złupienie Mantui przez cesarskich landknechtów. I w ten sposób się to proroctwo spełniło. Czy potrafił, tak jak wcześniej temu rozpustnemu arcybiskupowi, wygarnąć prosto w twarz, tak tutaj księciu kardynałowi. I to się zdarzało także częściej. Wawrzyniec z Brindisi, jak samo imię zakonne wskazuje, pochodził z Brindisi. To jest miasto w południowych Włoszech i miał taki też temperament. Jak powiedziałem, był wielkim misjonarzem. Otworzył tą misję kapucyńską w Pradze, w Wiedniu. Jako generał zakonu obszedł pieszo praktycznie całą Europę. Dostał takie zadanie. Jako generał miał nawiedzać wszystkie prowincje. Miał 3-letnią kadencję i poszedł. Poszedł pieszo przez Lombardię do Szwajcarii, przez Francję do Niderlandów. W Niderlandach już był tak wycieńczony, że chyba nawet przyjął ostatnie namaszczenie, ale poprawiło mu się, więc poszedł dalej przez Francję do Hiszpanii. Potem statkiem wzdłuż wybrzeża aż na Sycylię i od Sycylii zygzaczkiem przez Włochy. Jedyny generał kapucyński, który tego dokonał pieszo. Kiedy skończyła się jego kadencja, to kapucyni wprowadzili poprawkę do konstytucji, że generał ma podróżować konno. Zwłaszcza, że no, on sam prawie padł z wycieńczenia, ale kilku braci no, też nie zmarło, ale musiał tych towarzyszących mu braci wymieniać w ciągu podróży, bo nie dawali rady. A do tego to były czasy, kiedy post eucharystyczny był bardzo surowy. A jednocześnie on musiał przemierzać także kraje protestanckie.
I bywało tak, że on w ciągu jednego dnia przechodził 70 kilometrów, żeby dojść do katolickiego miasteczka, w którym nazajutrz będzie mógł odprawić mszę. Bywało tak, że jednego dnia przyszedł po południu 35 kilometrów, następnego dnia rano 35 kilometrów, żeby przed 12, bo po południu mszy się nie odprawiało, dojść do katolickiej miejscowości, gdzie będzie mógł odprawić mszę. Był lipiec, a post eucharystyczny obejmował także wodę. A on nie miał obowiązku odprawiać mszy. Jego współbracia pili wodę i nie przystępowali do komunii, a on szedł bez picia wody te 35 kilometrów w upale i odprawiał mszę świętą. Więc takie rzeczy, no, powiedziałbym, że zupełnie zdumiewające, jak do tego dodamy później te msze trwające 10, 11, 12 godzin, to zrozumiemy ogrom tego nabożeństwa eucharystycznego. Jako misjonarz, znowuż, twardy polemista, niekiedy ostre słowa. Ale kiedy przychodziło co do czego? W Pradze było kilka zamachów na jego życie. Raz go chcieli zrzucić z mostu Karola, uratował go bratanek nuncjusza apostolskiego, który akurat szedł na spacer z kilkoma służącymi, także skoczyli na pomoc i uratowali mu życie. Innego razu dowiedział się, że w domu pewnego barona zachowało się nazwisko tego barona w zniekształconej wersji włoskiej. Nie udało mi się go zidentyfikować, może to i lepiej. Także tutaj go nazwałem baronem G. Natomiast tak jak Wawrzyniec, on pisze Ginzigi. Być może to był baron Kiński, ale nie jest to pewne. W każdym razie w domu tego barona właśnie przygotowali spisek na życie Wawrzyńca z Brindisi. On się o tym dowiedział. Wziął wór kwestarski i poszedł tam. Zapukał do drzwi, wszedł i powiedział tym protestantom najbardziej wściekłym: bracia kapucyni, przez miłość Bożą proszą o jałmużnę na potrzeby ich klasztoru. Bracia czekali w klasztorze. Jest taki braciszek, który mu towarzyszył przez wiele lat i który złożył bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo barwnym językiem składał zeznania, bo ten na procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. I właśnie braciszek mówił tak: poszedł sobie po swoje męczeństwo, a nas pozostawił samych sobie. Po czym w pewnym momencie dobiegł go zgiełk z furty, więc uznał, że pewnie przynieśli tam ojca Wawrzyńca, może martwego, może konającego, pobiegł i potem konkluduje: i ja sam byłem świadkiem, jak rzeczono ojciec Brindisi wrócił do klasztoru niosąc worki pełne dobrej jałmużny. Ci protestanci, nie mamy świadectwa, żeby się nawrócili, ale odłożyli całą nienawiść, jaką mieli do kapucynów i potem stale im pomagali, jeśli chodzi o jedzenie. I tego rodzaju świadectw jest więcej, więc to znowuż ta rzecz, że łatwo jest wykrzywić obraz świętego, pewnie każdego świętego. Bo tak jak powiedziałem, u każdego jest ogromna nienawiść do błędu i do grzechu. I kiedy człowiek, który nie jest świętym, naśladuje tą nienawiść w całej gorliwości, w całym zapale, to się może zapędzić za daleko i może zacząć niewcześnie rozpalać stosy i wzniecać wojny i co tam jeszcze innego robić. U świętych mamy z drugiej strony tą ogromną miłość, słodycz, cierpliwość, łagodność. I w każdym kontakcie indywidualnym, osobistym u Wawrzyńca z Brindisi to widzimy. Ale kiedy wychodził na ambonę i miał głosić kazanie, to ani obecność królów, ani książąt nie zatrzymywała go. To było zresztą przyjęte wówczas, że kaznodzieja na ambonie jest przedstawicielem Boga, jest prorokiem i w najgorszym razie był wydalany z wilczym biletem z danego kraju. To się zdarzyło. Wawrzyńcowi chyba też. Natomiast rzeczywiście ryzykował tego arcybiskupa z 16 dzieci, że, bo ten arcybiskup też był takiego krewkiego charakteru, ale akurat wtedy się to nie skończyło żadną katastrofą. Jak powiedziałem, kontrreformacja to także ruch polityczny i militarny. I rzecz znamienna, że także na tym polu odnajdujemy Wawrzyńca z Brindisi. Tak jak może Państwo kojarzycie błogosławionego Marka Zawiano, który miał ogromną zasługę w zawiązaniu Ligi Świętej przed bitwą pod Wiedniem, o którym także król Jan Sobieski pisze do Marysieńki w tonie, wręcz wskazując na ogromne zasługi tego kapucyna. Zachował się także list Sobieskiego do Marka Zawiano. No więc tego rodzaju misje dyplomatyczne zdarzały się
także kapucynom. W innym momencie życia Wawrzyńca z Brindisi, w ostatnim momencie, o którym może też uda się wspomnieć, on został desygnowany jako dyplomata, jako ambasador ludu neapolitańskiego do króla Hiszpanii, ponieważ uznano, że jako kapucyn, a więc poddany papieża, ale jako urodzony w kraju należącym do króla Hiszpanii, ale jako posługujący przez długi czas w cesarstwie, będzie jakby poza podejrzeniami. Będzie tym bezstronnym posłem. No więc Wawrzyńca z Brindisi odnajdujemy na polu dyplomatycznym i militarnym kilkakrotnie. Jeśli chodzi o pole militarne, właściwie wbrew swojej woli został zagoniony do posługi kapelana w czasie wojny austriacko-tureckiej. Zażądano od niego, żeby wysłał kilku kapucynów jako kapelanów, a jako że udało się im załatwić bullę papieską, która mu to nakazywała, no to nie miał już się do kogo odwołać. A nie mając do dyspozycji braci o odpowiednim stażu, sam poszedł jako ten kapelan. I w bitwie pod Białogrodem Stołecznym, czy też Królewskim, czyli pod dzisiejszym Székesfehérvárom na Węgrzech, z krzyżem w ręku prowadził wojska chrześcijańskie do zwycięskiej bitwy. I znowuż mamy fenomenalne świadectwa z tego momentu. Mamy świadectwa ludzi, którzy brali udział w tej bitwie, którzy złożyli te świadectwa kilka lat później na procesie beatyfikacyjnym, ale mamy także list napisany przez cesarskiego radcę do spraw wojennych z pola bitwy. Napisał list do nuncjusza apostolskiego w Pradze i w tym liście pisał o cudach, jakie dokonał w tej bitwie święty Wawrzyniec z Brindisi. Włącznie z tym, że te wojska katolickie, chrześcijańskie musiały w momencie wykonać bardzo delikatny manewr, przeprawić się przez błotnistą rzeczkę pod ostrzałem artylerii. I jedyną osłoną tych wojsk, a to był manewr trwający kilka godzin, był święty Wawrzyniec, który ilekroć Turcy strzelali z armat, to on robił znak krzyża w powietrzu. I wydaje mi się, że jednego konia ubili Turcy przez te kilka godzin, a nikogo nawet nie zranili. I takich tam epizodów było więcej. I znowuż, no świadectwo osoby kompetentnej, pan nazywał się Girolamo Dentice i był właśnie jednym z wyższych rangą oficerów na polu bitwy, a oprócz tego kilka innych świadectw złożonych później, które się z tym doskonale zgadzały. Na polu dyplomatycznym można powiedzieć, i to nie jest opinia moja, ale jest to opinia księcia Maksymiliana Wittelsbacha, że katolicka Europa zawdzięczała Wawrzyńcowi z Brindisi przygotowanie na wojnę 30-letnią. To znaczy w momencie, w którym protestanci zaczęli zawiązywać swoje sojusze, to Wawrzyniec z Brindisi wziął się za organizowanie katolików. I to on chodził pomiędzy Pragą a Monachium, pomiędzy Monachium a Madrytem, pomiędzy Madrytem a Rzymem, żeby przekonać króla Hiszpanii, że to jest ważna sprawa papieża, żeby poparł tą sprawę, arcyksięcia Macieja, żeby zaangażował się w to, nawet jeżeli nie będzie głównodowodzącym, Maksymiliana Wittelsbacha, żeby przyjął dowództwo, nawet jeżeli będzie musiał być poddany w tej imprezie cesarzowi. Zanim on zdążył z tego Madrytu dojść do Rzymu, to król Hiszpanii się rozmyślił. Zanim on z tego Rzymu do Monachium, to znowu jakieś tam perturbacje, ale koniec końców to się udało. Także to też jest taki ciekawy epizod, bardzo pracowity w jego życiu. I Maksymilian Wittelsbach właśnie stwierdził, że Europa ma, czy całe chrześcijaństwo, ma nieśmiertelny dług wdzięczności wobec Wawrzyńca z Brindisi. Oczywiście wojna 30-letnia była tragedią, natomiast nie zmienia to faktu, że bronić się trzeba. Inna rzecz, że w ocenie Wawrzyńca z Brindisi ta wojna powinna była wybuchnąć kilka lat wcześniej i być może wtedy byłaby mniej krwawa i mniej tragiczna. No ale to już wchodzimy na pole gdybania. Natomiast tą ostatnią wielką misją Wawrzyńca z Brindisi było zaniesienie skargi Neapolitańczyków, skargi na wicekróla Neapolu, także Neapol należał wtedy do króla Hiszpanii. I poprosili Wawrzyńca z Brindisi, żeby on zaniósł tą skargę do Madrytu. I to była rzecz, która dokonała się w ostatnim roku jego życia. On już był schorowany, osłabiony, a wicekról Neapolu wydał za nim taki autentyczny list gończy,
wysłał za nim jakichś bandziorów. Z relacji świadków wiemy, że kapitanem tej galery, która ruszyła w pościg za nimi, był człowiek pozbawiony jednego oka. Także wręcz nawet taki smaczek był, że ten jednooki pirat. Wawrzyniec Brindisi uciekał z Neapolu w nocy w żołnierskim przebraniu. No i do tego Madrytu jakoś tam dotarł po długich perturbacjach licznych. Tylko że króla Hiszpanii nie było wtedy w Madrycie, bo był w Lizbonie, więc poszedł do Lizbony. I w Lizbonie ostatecznie zmarł. Prawdopodobnie otruty. Także taki ostatnia ta jego misja, zakończona relatywnym powodzeniem, bo jak postraszył króla Hiszpanii, że niedługo stanie przed Bożym Sądem, to w końcu król uznał, że jakoś tą sprawę załatwi. Natomiast rzeczywiście takich wielkich przygód było też kilka. No ja tutaj napomknąłem o tej rundce apostolskiej po Niemczech z obstawą zbrojną. Wspomniałem o bitwie pod Białogrodem. Wspomniałem teraz właśnie o ucieczce w żołnierskim przebraniu. Jeszcze można by to i owo dodać. Może jeszcze z tych takich rzeczy dotyczących popularności świętego. Opinia świętości wtedy wiązała się z pewnymi niebezpieczeństwami. A mianowicie bywało tak, że w przypadku wawrzyńca z Brindisi mamy zachowane świadectwo, że gdzieś pobożna niewiasta próbowała odciąć mu palec, żeby mieć na relikwie. To było takie najostrzejsze, ale to, że mu brodę wyrywali, to już było w miarę na porządku dziennym, czy habit szarpali. Była taka sympatyczna scena w Neapolu. Raz Neapol po dziś dzień to jest takie żywiołowe miasto i Neapolitańczycy może po dziś dzień nawet byliby zdolni do czegoś takiego. Tam, jak się dowiedzieli, że święty przebywa w klasztorze w Neapolu, no to był permanentny szturm na ten klasztor. Drabiny przystawiane, wdzieranie się na korytarz i tak dalej. I któregoś razu ten brat Gian Maria, który się był towarzyszem, pomocnikiem, opiekunem świętego Wawrzyńca, zamknął go w klasztornym ogrodzie, żeby mógł spokojnie odbyć brewiarz, różaniec. No i myślał, że on się tam spokojnie modli, ale w pewnym momencie przyszedł arcybiskup. No jak przyszedł arcybiskup, to wiadomo, no tam jakieś tam byle baronów, książąt, szlachciców, chłopów, mieszczan to można spławić, ale arcybiskupa nie można. No więc poszedł otworzyć, bo zamknął go tam na klucz. Poszedł otworzyć i właśnie to już był ten moment, kiedy ten szturm, który się dokonywał drabinami przez mur tego ogrodu, już w zeznaniu brata Gian Marii, mówiąc literalnie, gdybym wtedy nie przyszedł, rozszarpaliby ojca albo udusili. Także to na marginesie. Dużo tego rodzaju epizodów. Oczywiście tutaj wszystkich nie przytaczałem, bo to po trzecim, piątym by się stało nudne. Natomiast rzeczywiście no, przebogaty żywot na tle bardzo barwnej epoki z wieloma tymi postaciami intrygującymi, interesującymi. No i także wydaje mi się, że jako, że tak jak powiedziałem, Wawrzyniec Brindisi jest w mojej ocenie taką kontrreformacją w pigułce, to można trochę w tej jednej lekturze, czy w tej jednej postaci poznanej w taki czy inny sposób, niekoniecznie z tej książki, można poznać też tą epokę, która była epoką wielkości i małości. Tak jak widzimy tego arcybiskupa z jego namiętnościami, cesarza prawdopodobnie opętanego, ale widzimy też tą nieprawdopodobną gorliwość, świętość wręcz tamtego pokolenia kapucynów. Próbowałem napomknąć na kartach tej książki o świętych kanonizowanych, z którymi on się spotkał w różnych miejscach, jako generał zakonu czy w innych okolicznościach. Było ich sporo. Także wydaje mi się, że figura, którą warto poznać, warto odświeżyć, także dlatego, że do tego wezwał Jan XXIII, ale także tego, że znajdziemy w niej też tę odpowiedź na trudności, na kryzys wszystkich czasów. Może ten aspekt, o którym relatywnie mało powiedziałem, ogromne nabożeństwo maryjne Wawrzyńca z Brindisi. Wspomniałem o tym przywileju, który załatwił sobie u papieża, żeby móc codziennie odprawiać mszę o Matce Bożej. Zawsze miał przy sobie jej obraz. Wygłosił o niej
serię wspaniałych kazań wydaną jako Mariale w ramach tego jego Opera Omnia. To było wydane także po polsku, aczkolwiek nie wiem, na ile jest jeszcze dostępne, bo było wydane kilkadziesiąt lat temu. Więc Wawrzyniec z Brindisi tą swoją głęboką pobożnością eucharystyczną i maryjną, a jednocześnie tą swoją głęboką znajomością Pisma Świętego i najgłębszym umiłowaniem Kościoła, także w jego aspekcie hierarchicznym, nawet jeśli ta hierarchia była reprezentowana przez ludzi takich jak Wolf Dietrich von Reitenau i niektórzy inni biskupi nieprzynoszący wielkiej chluby Kościołowi, pokazuje nam te kolumny, na których możemy i powinniśmy się opierać, aby także w tych naszych czasach pomóc Kościołowi w wychodzeniu z kryzysu, w jakim się znajduje. Chwilami ta lektura może być pocieszająca, bo widzimy, że tamte czasy też miały swoje problemy, niekiedy w niektórych obszarach być może nie mniejsze niż te dzisiejsze, a jednocześnie widzimy także to, w jak krótkim czasie Pan Bóg dokonał tak wielkich rzeczy. Tak, tu już jesteśmy pod koniec tej epoki Soboru Trydenckiego. Sobór już się skończył, ale tak jak powiedziałem, zanoszenie go za Alpy trwało, było niełatwym procesem, a jednocześnie to był czas tych doktorów Kościoła, to był czas tego wielkiego odrodzenia na każdym polu i na każdym polu nasz bohater się w taki czy inny sposób wsławił i zasłużył. Tyle z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.